Okej, trzeba grać w trasę, czyli jedziemy dzisiaj po Forda. Pyk. Więc elo, welo, rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to przepisowa jazda na rowerze szosowym. Jak widzicie, tutaj nieco nowa maszyna do testów, czyli Polygon Helios chyba 7X, coś takiego. Będę się starał dzisiaj przejechać bardzo przepisowo i porozmawiać o tym, jak ciężko jest to zrobić, bo to nie jest łatwa sztuka, bo jak sama nazwa wskazuje, rower szosowy jest przeznaczony bardziej do jazdy po asfalcie. Ale nie zawsze się tak da. Zresztą zaraz tylko będę chciał wyjechać z miasta i niestety będę musiał się poruszać ścieżką rowerową, chociaż tego za bardzo bym nie chciał. Ale to zaraz. Jadę dzisiaj po Forda. Po miesiącu czasu w końcu jadę znowu do Bydgoszczy odebrać swój samochód od pana Bogdana. Zobaczymy, co tam z tego wyszło, bo niby naprawiony, ale mam jakieś takie delikatne wątpliwości, ale może to tylko jakieś moje niepotrzebne uprzedzenie, więc zobaczymy. Tidin, tidin, awaria silnika. Ja pierdzielę. Na sam koniec, aby rozluźnić atmosferę, będę chciał Wam pokazać, jak przełamuję swoje bariery strachu, czyli dokładnie lęk wysokości, a mianowicie przelot szybowcem oraz skok na bungee. No a tutaj może ewentualnie pokażę Wam tą maszynkę. Co tutaj jest, czyli Polygon Helios w takim ładnym kolorze. Nie wiem, teraz kurczę, słonko jeszcze go tak nie dopadło. Jest to maszyna nie tania, bo kosztuje katalogowo 20 tysięcy, czyli mniej więcej tyle, za ile mam wystawionego tego Forda, co chcę właśnie odebrać. Mam nadzieję, że tam wszystko będzie ok. Dostałem ten rower do testów od chłopaków ze Sprint Rowery, czyli od Kamila i nie Kamila, bo Polygon poszukował jakby takich tymczasowych ambasadorów i zgodziłem się, chociaż miałem delikatne wątpliwości, bo bardzo się zastanawiałem, jeżeli chodzi tutaj o rozmiar roweru, czy mi przypasuje, i powiem szczerze, że na razie jest ok. Wyjątkowo nie wystaje tutaj bardzo mocno sztyca, która jest też w kolorze roweru, co jest bardzo ciekawe. Rozmiar XL, jakby ktoś pytał. Głównie zgodziłem się na te testy z tego powodu, że mam koszyki właśnie w tym samym kolorze, co ten rower. I gdyby nie te koszyki, to nie wiem, czy bym się zgodził na ten test, ale zobaczymy. Może będzie ciekawie. Pewnie zapytacie, co z Pafaro. Z Pafaro ma się dobrze. Jest to mój rower, który nie zamierzam póki co sprzedawać i nie wiem, czy kiedykolwiek go sprzedam. Dobrze się złożyło, bo plan na jesień jest taki, że chciałem właśnie głównie ją przeszosować. Troszeczkę tak dziwnie, że w lato głównie gravelowałem, a teraz na jesień chcę przeszosować. Więc jeżeli mam okazję przeszosować ją nie na swoim rowerze, to czemu nie, tak? Po co mam zużywać swój rower, jak mogę taki testowy, nie? Czyż to nie genialne? Pafaro ma się na tyle dobrze, że przedwczoraj pożyczałem swoje koła dwóm osobom. Nie wiem, jakiś dzień kół. Przychodzi najpierw jeden osobnik, Kacper, się pyta: ty, no słuchaj, bębenek mi nie przyszedł na czas, czy nie mam jakiegoś koła pożyczyć? Tak się składało, że akurat miałem jakieś koło, i godzinę później dzwoni Miłosz i mówi: słuchaj, ty, jutro mam zawody i nie mam na czym jechać, bo dałem swoje koła do serwisu, żeby wymienić na łożyska na ceramiczne, a się okazało, że coś spierdzielili i w ogóle koła się nie kręcą. No i musiał pożyczyć swoje Elite Wheelsy, na których Miłosz zajął chyba trzecie miejsce w swojej kategorii, więc bardzo ładny wynik, bo wyścig był dosyć ciężki, było dużo koni itd. itp. Ale dobra, porozmawiamy się dzisiaj właśnie troszeczkę o kolarstwie szosowym. Dzisiaj jadę wyjątkowo bardziej tak romantycznie, nie patrząc na prędkości, będę się starał jechać przepisowo. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Dobra, lecę, żeby odebrać auto na czas. Dobra, i na dzień dobry wyjazd z Włocławka, ulica Toruńska, i z miłą chęcią bym tutaj sobie skręcił w prawo, gdzie jest ładna dwupasmówka i na pewno w dniu dzisiejszym ruch jest nie za duży, bo jest niedziela, godzina 8. Ale no niestety nie mogę, bo jak widać nawet w dwóch miejscach jest zakaz jazdy rowerem. Muszę przedostać się na drugą stronę i tam czeka na mnie nie za piękna ścieżka rowerowa. No i tak, jest dziecko na ścieżce rowerowej. Oczywiście matka nie pilnuje, bo po co? Przepraszam. No i to jest ścieżka rowerowa.
Wiadomo, no na rowerze szosowym nie pokonuje się ją najłatwiej z tego powodu, że jest ona nierówna. Pozytywnych rzeczy to takie, że dzisiaj jadę w swoich ulubionych butach rowerowych, tak zwanych łabakach. Są to buty, które raczej przez szosowców są niedopuszczane. Jakbym pojechał w takich butach na ustawkę szosową, to chyba by mnie wyśmieli, ale no dzisiaj jadę solo, więc nie muszę się niczego obawiać. Więc jadę swoje, na razie ścieżynką, trochę mnie telepie, ale dobra, skupię się na razie na jeździe. Staram się wyjechać z Włocławka, bo tam zaraz będą piękne tereny. Staram się jechać jakieś 30 km na godzinę. Tutaj właśnie pan policjant sobie stoi. Ale mnie zmierzył wzrokiem. Generalnie, jeżeli chodzi właśnie tutaj w ogóle o tą drogę obok, co wiedzie, gdzie jest zakaz dla rowerzystów, no to bardzo często kiedyś jeździliśmy tędy z ustawki szosowej, która się odbywa w niedzielę o godzinie 10. Mimo że jest zakaz, to nigdy żaden policjant nas nie zatrzymał i nie wlepił mandatu, a nieraz mieliśmy, tak jak tutaj właśnie, taki patrol. Na tyle często jeździliśmy w tamtą stronę, że nawet kiedyś chyba sam osobiście chciałem złożyć jakąś taką petycję o oficjalne przyzwolenie właśnie jeżdżenie tamtą drogą, żeby nie było na przyszłość problemów, żeby to było odbywało się bardziej przepisowo, ale z jakichś przyczyn nie wyszło. Nie pamiętam dlaczego. A coś mi się ciężko jedzie. To co, lusterko? Dobra, i Polbruk się kończy, oficjalnie wbijam się na asfalt i teraz przez dłuższy czas będzie tak piękna droga. Czyli chyba to, co szosowcy lubią najbardziej, boczna droga o małym natężeniu ruchu z pięknymi widokami i przyzwoitej jakości asfaltem. Niestety dzisiaj będzie odcinek 10-kilometrowy prowadzący z Torunia do Bydgoszczy, który będę musiał pokonać. Mimo tam będzie dosyć spory ruch i mam nadzieję, że przejadę go bezpiecznie. Już raz tamtędy kiedyś jechałem rowerem i wiem, że nie jest ciekawie, ale no nie mam wyjścia, muszę dzisiaj tamtędy przejechać. No jakbym wybrał rower gravelowy, to bym sobie znalazł na pewno jakąś boczną drogę. O, też trzeba uważać, bo gravelem bym spokojnie po takim piaseczku przejechał, a na szosie to trzeba, wiadomo, węższa opona itd. itp. No, więc gravelem właśnie bym sobie gdzieś tam boczną drogę znalazł i by było bezpieczniej, ale chcę dzisiaj właśnie pojechać na szosie. Dla własnego bezpieczeństwa oczywiście jestem ubrany we fluokolorki. Mam oświetlenie z przodu i z tyłu. Nie mam lampki z radarem, bo i tak by mi to nic nie dało. Bo po prostu wiem, że tam co chwilę będzie jechał samochód. No i zobaczymy. No mam nadzieję, że jakoś przejadę to bezpiecznie. A teraz się nie martwię. Ładna droga, asfalcik. No. Dobrze, że wieje akurat mi w plecy. Nie będę czuł tego smrodu tutaj właśnie z azotu, który się wydostaje. No. Ale nie ma dzisiaj mocnego wiatru. Taki minimalny. Zobaczymy. Zresztą dzisiaj nie jadę na prędkość, tylko na bezpieczeństwo. Zobaczymy, czy się da. Tu po mojej lewej stronie jest jakaś ala pseudo droga rowerowa, ale i tak ona zaraz się kończy. I pytanie, czy to jest do końca droga rowerowa, bo to jest głównie dla pieszych z możliwością wjechania roweru. No i jeżeli ona nie jest zgodna z kierunkiem mojej jazdy, czyli jest po lewej stronie, a nie po prawej, to chyba nie mam obowiązku nią jechać. Chociaż nie wiem do końca, jak to interpretować, no bo co oznacza kierunek jazdy? Czy jeżeli ścieżka bądź droga rowerowa będąca po lewej stronie i tam będą narysowane rowery, gdzie jadą do przodu i do tyłu, no to czy to jest właśnie zgodne z kierunkiem mojej jazdy, czy chodzi po prostu o to, że ścieżka rowerowa jest po prawej stronie, jak jest po prawej stronie, to muszę nią jechać.
Kolejna kwestia, że chyba zgodnie z przepisami ruchu drogowego obowiązują mnie znaki po prawej stronie, więc jeżeli nie ma jakiegoś zakazu bądź odniesienia, że po lewej stronie jest ścieżka, to chyba też nie muszę nią jechać. Ale mogę się mylić, oczywiście wiem, że będzie dużo znawców, więc piszcie w komentarzach, jak to jest. Może jest jakiś policjant, który dokładnie to wytłumaczy. Zbliżam się do miejscowości Kucerz, a nawet dokładnie już w nią wjeżdżam. I to tutaj właśnie, nie wiem czy widzicie, ale takie drzewko przede mną. Kiedyś chciałem sobie zrobić bardzo fajne ujęcie dronem. I ten dron miał autonomiczne funkcje i czujniki. Na tyle inteligentne, że wleciał właśnie tutaj w to miejsce. Najpierw się zatrzymał, po czym stwierdził, że jednak w niego wleci. Ale dzięki drony.net zbrodnicy odratowali tego drona niewielkim kosztem, wysyłając go po prostu do DJI i tam dostałem praktycznie nowego drona. I dzięki drony.net za niedługo będę miał nową kamerkę, którą kupuję oczywiście, nie to, że dostaję do testów albo dostaję mega rabat, może jakiś tam symboliczny, ale za niedługo będzie nowa kamera, nowa jakość. Jeżeli jesteście ciekaw tej kamery, to piszcie w komentarzu, może wam ją pokażę, a może nie. To jest segment tak w ogóle. Na podjeździe średnia 40 parę, prawie 50, ale nie dziś, jadę spokojnie. Zobaczcie, ale zawsze lubię ten widok. Okej, kolejna chałupa na Włoszycy Lubańskiej. Delikatnie sobie stanę w korby, troszkę na stojąco. Jakieś 400 watów wleci. Nogi zapieczą. I to prawie, że jedna z ostatnich chopek. Przewyższeń dzisiaj za dużo nie będzie. Zapomniałem o tej, kurde. Coś strzeliło. Ciekawie się robi. Jaki piękny asfalcik. Jakby kto pytał, czy karbon pochłania drgania, to sami sobie zobaczcie. No za bardzo nie pochłania. Wszystko zależy od tego, jak jest on tam skonstruowany, jakie włókna są użyte i jak wszystko jest wyprofilowane. Stop. Nie idzie? Nie idzie, dobra. Prosto. Kurde, jak fajnie w tych butach, bo nie muszę, że tak powiem, nastawiać pedału czasowego, tylko bez patrzenia mogę się wpiąć. Jakie to jest, kurde, niesamowite. Aż coś dziwnego. Oj, czyż były pomylone gary? Tak, tu był stop. Tam wybrałem drogę. Nie, no tak nie będzie. Muszę tutaj. Dobra, jest godzina 9 i zgodnie z wczorajszą umową muszę napisać do pana Bogdana. Nie wiem w ogóle jakie są koszty naprawy. Jadę rowerem po auto. Proszę o podanie kosztów. Pozdrawiam. Generalnie pan Bogdan to bardzo miły gość, lecz na wizytę u mechanika czekałem prawie 2 miesiące i teraz czekam miesiąc na naprawę, ale zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Dobra, jadę dalej, tylko jeszcze zjem banana. O nie, no dobra. Właśnie zawsze też mnie ciekawi ten znak, gdzie kreska nie jest pionowa, tylko pozioma. I czy to jest tak, że to jest ścieżka, droga dla pieszych, gdzie jazda rowerem też jest dopuszczona. Tak mniej więcej chyba to jest ujęte w kodeksie prawa.
I jest, tam jest słowo jest dopuszczona, czyli pytanie, czy jest obowiązkowa, czy po prostu jest dopuszczalna. O, dopuszczona, dopuszczalna. Więc to też mnie zawsze ciekawi, czy w takich sytuacjach też muszę jechać rowerem po tej drodze, która nie jest miła, bo a w dół i w górę. No i trzeba uważać, nie? No bo tam w każdej chwili może wyjechać właśnie samochód z posesji. Różnie z tym bywa, nie? No, dobra. Ale na podróg nawet przyzwoity, nie czuć jakichś mega nierówności. Na pewno lepsza jest ta ścieżka niż przed chwilą ten asfalt. No, bywa i tak. Tu w Wagańcu jest bardzo ładny park i trzeba szybko zrobić zdjęcie i jechać dalej. No ale, byle by się nie wywalił. Bo wiadomo, pierwsza rysa boli najbardziej, nie mój rower, ale to niezależnie czy mój, czy nie mój, to i tak raczej będę chciał o niego dbać. To nie znaczy, że muszę go tyrać i nie szanować, tak? Jak co niektórzy. Tu taka mała przypierdzielka do byłego ambasadora Gianta. Ja na robocie robię, ale tylko w polu, no to robię 10 km albo ponad 15. W tej i we wtedy za kombajnem, za maszyną. Nie? On, no to ładnie. No i robię to, to wszystko wykres jest, nie? Tak. A, to jaka trasa, skąd pan jest? Nawigacja, wszystkie te, wszystkie dane. Ja z Niemiec wróciłem teraz i dorabiam no. Tutaj w tej firmie tutaj. No. A dzisiaj jadę z Włocławka do Bydgoszczy 120 km. Więc tam ile? No nie za dużo. No. Z reguły jeżdżę. Jak 120 to nie dużo? No z reguły jeżdżę więcej. Co? Poważnie? No. Oj. No to szacunek wielki. Jadę po. Ale do Bydgoszczy chodzi. Ja kupiłem z dobrej firmy, tylko że nie taki już taki wyczynówka, bo to jest wyczynówka, nie? Trochę. I kumpel już zmarł, ale miał tam wyczynówkę, mi kiedyś sprzedał. A ja mam z tych dobrych, tych, tylko takie więcej szosowych, no nie? No. Takich no, do jeżdżenia. Ale ten to jest typowo już, nie? No, typowo. Ile na to gna, jak tak przyłożysz? No jak dobrze noga podaje, to jest 50, można polecieć z wiatrem. No, poważnie? No. No, trzymaj się. Dobra, jego dzionka. Uwielbiam takie rozmowy. Co? Ile? Dobrze, nie zapytał, ile ten rower kosztuje. Ale tu jest ładnie, polecam. Waganiec. Ładne miejsce, tam są fajne ruiny, więc sympatycznie. Ciekawe, czy nie będzie jakaś mina po drodze, ale się przejadę. Nie wiem, czy tędy jechałem. Znikąd mi się wbiła ścieżka rowerowa, byłeś mi bić, a udało się. Dobra. Przeciążę. Tu będzie zaraz fajny moment. O. Roboty drogowe. Ruch wahadłowy. Czyżby ta piękna kosteczka będzie wymieniana na nową? Chyba tak. Super elegancko. O, piaski. O kurde, zapomniałem, tu jest ścieżka. Pseudo ścieżka w ogóle, bo przecież ścieżka powinna mieć 2 metry, a to nie ma 2 metrów, to po pierwsze. To jest taki fajny zjazd serpentyny. Ładnie się leci, no trzeba tam uważać, no bo ruch jest otwarty. Na pewno dużo lepiej by się zjeżdżało, gdyby nie było ruchu. Tu w ogóle chyba mam koma jeszcze, gdzie średnią prędkość na tym zjeździe mam 50 km na godzinę, ale to wtedy byłem młody i głupi, teraz tylko i zostało, chociaż z tą głupotą też już nie bywa. No nie jest to przyjemne dla roweru czasowego, tu by tak się fajnie leciało. O, jeszcze no, nie ma chodnika, no to trzeba iść ścieżką. Oczywiście to nie mam nic do pieszych, no bo przecież nie będą szli jezdnią, no ale no tragedia, nie? Tak się fajnie leciało. Ale cóż. Jak się zdeklarowałem, że dzisiaj przejadę przepisowo rowerem szosowym, to się tego trzymam, choć nie jest łatwo. Coś mokrego, trzeba uważać. Dobra.
ścieżka rowerowa, tylko teraz pytanie, jak się wbić. No dobra, zjadę i tam miałem być przepisowy, to jestem, chociaż ścieżka nadal nie jest tutaj najlepsza, ale no jadę. O, a tu koniec ścieżki? Aha. Uwielbiam taką infrastrukturę. No. Dobra, kolejna piękna ścieżka rowerowa. Trzeba się jakoś tutaj wbić. Okej. Elegancko. Kurde, nie wiem jak dzwonka zamontować. Jasta też jest cicha. Przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Dzięki. O matko, ale droga. O jest. Kurde. To nie jest dobry pomysł, ale chcę tutaj zobaczyć jedną rzecz i mam nadzieję, że to będzie za niedługo. Patrzę, czy pan Bogdan odpisał. Nie odpisał. Kurde, niedobrze. Jest godzina 10. Ajajaj. Chyba jadę z górki, bo tak się wydaje, ale powiem wam szczerze, że jakoś to się nie przekłada na prędkości, bo tylko 33 km na godzinę, więc nie wiem co się dzieje. Niby wiatr w plecy z górki, a o, era 35, nie wiem czy przez tą nierówną drogę. Dali ruiny czołgu, chyba te 47 z tego co pamiętam. O. Już za dużo z niego nie pozostało. Dobra, niestety 15, tu raczej może być ruchliwa droga, no ale... To jeszcze nie jest ta, co miałem na myśli. Zobaczymy jak się będzie jechało. Mógłbym tu skręcić w lewo i bym miał szybciej, ale bym dłużej jechał dziesiątką, a chcę troszeczkę tego ominąć, więc na razie kieruję się w stronę Torunia i tam będę chciał się udać na Wielką Mieszawkę i dopiero gdzieś stamtąd wyjechać na dziesiątkę, na kawałek 10 km po dziesiątce, mniej więcej tak to będzie wyglądało. Troszkę sobie skróciłem trasę, jestem w Toruniu. Już jestem na tej ścieżce, co miałem być. O, czyli wyślana trasa rowerowa. To akurat taki nowy odcinek, bo wcześniej trasa rowerowa prowadziła tam z boku wałem. A teraz mamy ładną ścieżkę. Teraz przez dłuższy czas będę jechał tą ścieżką i zobaczymy. No. Trochę średnia dzisiaj słaba, bo 29,3 km na godzinę, więc jak na rower szosowy z wiatrem w plecy szału nie ma, ale staram się jeździć przepisowo. Tam przy poligonie asfalt też nie najlepszy, więc nie pozwala też rozwinąć jakichś super szybkich prędkości. Ja zobaczymy teraz, teraz powinien być szybszy odcinek. Nie chcę wyjść na nadgorliwca, ale zadzwonię do Bodzia, zobaczymy. Dzień dobry, jak tam sytuacja? Aha, dobra, okej, okay, super, dobra, do zobaczenia. No dobra, kwotowo tragedii nie ma, nie licząc tego, że sam pedał oryginalny kosztował 800 zł. Za robociznę dużo nie skasował. Ale dobra, na przekręcenie trzech śrubek. Czas poświęcony na diagnostykę, dobra, zobaczymy, jedziemy. No, proszę, przejazd, nawet w miarę gładki. O, czyżby kolasz szosowy na ścieżce. Ścieżka kończy. Tu nie mam. O, muszę zejść. Nie ma oficjalnie przejazdu. Tutaj jest współdzielone z pieszymi. To uwielbiam, nie? Nie można zrobić przejazdu normalnie, tylko po prostu trzeba zrobić, że już ścieżka się kończy.
bo teoretycznie... A, szkoda gadać. Nie, chcecie to pić. I chyba w tym momencie po raz pierwszy dzisiaj oficjalnie złamałem przepis ruchu drogowego, bo tam chyba powinienem zejść. Właśnie nie wiem, bo nawet nie ma ani pasu, ani przejazdu. Tylko informacja, że się ścieżka kończy. I co z tym zrobić? No i to właśnie zawsze na ścieżkach jest takie ryzyko. On za bardzo nie wiedział, czy ja jadę, czy nie jadę. Jakoś tutaj stąd muszę się wydostać. Dlatego kolarze, załóżmy, pseudokolarze, nie lubią ścieżek rowerowych, bo to jest, kurde, loteria. Jedzie sobie trzy dychy rekreacyjnie. Jest wielka nieszawka, co oznacza, że zaraz natrafię na główniejszą drogę. Zapraszam. Powiedzcie mi, jaki przykład dają rodzice? Mówią do małego zjedź w prawo, tylko że on jest po prawej stronie, a oni byli po lewej. Jak to jest? Co? Nie ma. Dlatego też szosowcy nie lubią ścieżek rowerowych, bo z reguły one są zaniedbane. Są kamienie, szkła. No i bardzo łatwo przeciąć taką cieniutką oponkę. Więc no... Mam nadzieję, że Schwalbe tym razem da radę, bo tutaj jadąc kiedyś dziesiątką, akurat wracając z Bydgoszczy, przebiłem oponę i to tak, że no, sama wymiana dętki nie pomogła. Co 15-20 minut musiałem się zatrzymywać i łatać dętkę, jeszcze chyba wtedy zwykłymi łatkami na klej. Jakoś dojechałem do Torunia, tam kupiłem nową oponę i jakoś dojechałem, ale no przygoda była straszna. Więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie powtórka z rozrywki. Że te, co są tutaj jakieś, nie wiem, prołany czy jakieś tam, są lepsze jakościowo niż zwykłe Schwalbe Lugano. Tam jest asfalt cały czas do Bydgoszczy, czy... Tutaj znam się z YouTube'a. No, możliwe. Nie, tu nie ma asfaltu. Nie ma asfaltu, dobra, muszę wbić na ten, na dziesiątkę i tam kawałek do Solca się jakoś przebić. Nie, na gravel to jest okej, okay, nie? No. A szosą lepiej nie ryzykować. No nie, tym nie dojedziesz. Kurde, już miałem cichą nadzieję, że tam jest asfalcik. No ale cóż, dobra. Jedziemy, to będzie wyzwanie. Cierpice, no. Zarabę, dom Cierpice. Dobra, 10 km po dziesiątce ze średnią prędkością 30 na godzinę, to będzie jakieś 20 minut. Chyba, że się uda trochę szybciej. O, będzie motywacja. Uła. Jeszcze sprawdzę, czy lampka na pewno z tyłu włączona. Trzymajcie kciuki. Ruch póki co nie jest aż taki duży, więc nie ma tragedii. Ale miło by było już być w Solcu. Przyznam szczerze, że wolałbym jechać z dziesiątką, bo tam chociaż jest pobocza. Tutaj jak widać, no tak, prędkości są z reguły takie jak na S10, a pobocza nie ma. No dobra. Dobra, jestem uratowany. W końcu zjazd. Ja wiem, że tutaj się pojawią teraz komentarze, po co się pchałem na tą drogę. Że mogłem znaleźć jakąś inną, bardziej bezpieczną. Lecz musiałem dojechać do Torunia z pewnych przyczyn. A z Torunia do Bydgoszczy no nie ma za bardzo dużo opcji, jeżeli chodzi o jazdę asfaltem.
Jeżeli jest, to oczywiście piszę w komentarzu jak. To jedyną alternatywną, jaką znam, no to jest dojazd do drugą stroną Wisły. Tam na pewno jest bezpieczny, tylko później bym musiał przebijać przez całą Bydgoszcz, bo muszę dojechać do okolicy lotniska. No, dobra, ja. Ale ktoś ma odczuwalne światełko. No, nie jest problemu go zauważyć. Tutaj niby asfalcik się wydaje w miarę elegancki, ale wcale tak nie jest, bo normalnie słychać czasami, jakby się jechało po torach kolejowych pociągiem i takie co chwilę jakieś przełamanie tej drogi. Już 107 km i jak patrzyłem, teraz zostało mi jeszcze 17. Myślałem, że trochę tych kilometrów będzie mniej, tym bardziej, że sobie skróciłem. No ale okej, wyjdzie ile wyjdzie. Trudno. Nie śpieszę się aż tak dziś, ale chyba warto byłoby coś zjeść, bo w domu czeka na mnie zupa, czyli to taki średni posiłek regeneracyjny, ale zobaczymy. Powiem wam szczerze, że ta ścieżka z Solca Kujawskiego do Bydgoszczy to jest naprawdę bardzo przyjemna, nawet jak na rower szosowy jest ok, tak jak miejscami tutaj trochę wąsko, ale spoko, nie ma dużo jakichś tam przejazdów, ale no pewnie trzeba uważać. I koniec ścieżki, pozwoliłem sobie zjechać ciut wcześniej i właśnie wjeżdżam do Bydgoszczy. Średnia spada, 120 km, 4 godziny 7 minut. Tam było zielone, tu jest czerwone. Tu ścieżki nie ma, ale ruch jest dosyć spory. Dotarłem do celu. Pozdrawiam, Krzysztof Hołowczyc. Droga mało szosowa, ale jeszcze trzeba się przemęczyć. Co się już grzeje, widzę. Wziął za pani jechał na rowerze? Nie, z Włocławka. Jakby ktoś się zastanawiał, po co mi były te buty, to właśnie po to, żeby móc spokojnie wsiąść do auta i pojechać. Dobra, a muszę kończyć, bo widzę, że baterii i tak jest mało, więc nic już więcej za bardzo nie nagram. Podsumowanie już na spokojnie, jak dojadę do domu. Trzymajcie kciuki, żeby błąd nie wyskoczył. W ogóle jest paliwo? Coś tam jest, ale trzeba będzie dotankować chyba. Dobra, jadę. No i pięknie, nawet z Bydgoszczy nie wyjechałem i już tidin, awaria silnika. Ja pierdzielę. Kurde. Ciekawe, czy zdążę na dworzec. Kurde. Niewiele czasu zostało. Jak się nie wyrobię, to lipa. Okej, jak widzicie, to nie jest ten sam dzień. Jest wtorek rano, jest bardzo rzeźko. Jadę właśnie przetestować nową kamerę, zobaczyć jak się sprawdza teraz w tych na przykład trudniejszych warunkach, bo niby ma sobie radzić bardzo dobrze. I jest rzeźko, jest 10 stopni. To jest taki dla mnie najgorszy okres, bo teraz jest dycha, a za godzinę, jak będę już praktycznie w obrocie, będzie pewnie z 15-18 stopni. Słońcu pewnie jeszcze więcej, więc jadę teraz tylko tak kontrolnie sprawdzić kamerkę i zaraz sobie podsumujemy cały ten film o tym przepisowej jeździe itd. itp. A jestem ciekaw, jak wygląda obraz teraz w takiej kamerce, a jeżeli chcielibyście wiedzieć nieco więcej o niej, to oczywiście piszcie w komentarzach, to może się nagra osobny film o kamerze sportowej DJI Osmo Action 5.
No i co, cały misterny plan poszedł niestety w piździec. Miało być tak fajnie, miałem odebrać auto, Fordzika, miałem wrócić do domu nim, ale jak widzieliście, nie wyszło. Nie wyszła też do końca jazda ta przepisowa, bo nie będę ukrywał, że śpiesząc się na pociąg jechałem 100% przepisowo, aczkolwiek jechałem ścieżką rowerową i na szczęście zdążyłem. Bardzo, bardzo się śpieszyłem, aby się wyrobić chyba na 13.55. Od mechanika wyjeżdżałem około godziny 13.25, 13.30, więc miałem naprawdę bardzo niewiele czasu, aby przedostać się do dworca. Można powiedzieć, od lotniska do dworca to jest chyba jakieś 5 km, a bardzo dużo skrzyżowań itd. itp., więc udało się. Jeszcze tam pani w kasie mówiła, żebym jej nie pośpieszał, nie poganiał, bo mamy 3 minuty na to, żebym zdążył na pociąg, który znajdował się na piętro wyżej. Zdążyłem, tylko wsiadłem i akurat zamknęły się drzwi i pociąg ruszył, więc naprawdę wielki, wielki fuks. Ale jak widzicie, no pośpiech to nie jest coś dobrego i to jest troszeczkę jakby trochę zgubne w kolarstwie szosowym i nie tylko, bo śpiesząc się na przykład do pracy, na pociąg, śpiesząc się po to, aby uzyskać jak najlepszą średnią, to nie jest coś dobrego. Tak samo nie tyczy się to tylko oczywiście jeżdżenia na rowerze, bo tak samo kierowcy samochodów śpiesząc się do pracy, czy na jakieś spotkanie, czy coś w tym stylu, no to też czasami popełniają błędy, takie jak przekroczenie prędkości, czy taki przejazd tak nie powinien wyglądać. Więc wniosek taki, że po prostu czasami nie warto się śpieszyć. Jeżeli chodzi o rower szosowy, no to on jakby w jakimś stopniu wymusza trochę szybszą jazdę, no po to on jest generalnie. To jest tak samo jak macie do wyboru motocykl, że możecie kupić sobie ścigacza, jakąś tam CBR 600, a możecie kupić chopera albo krosóweczkę. I ten, kto posiada rower szosowy, no to warto by szukał dróg, które są mniej uczęszczane, które nie mają ścieżek rowerowych. Ja mam akurat też szczęście, że mieszkam w Wrocławku i żeby wyjechać w ogóle z miasta, no to wystarczy jakieś tam 2 km. Zaraz poza miastem jest właśnie mało ścieżek rowerowych, a przy okazji są piękne asfalty o małym natężeniu ruchu, co jest dla nas tutaj powiedzmy fenomenalne. No nie licząc właśnie tej ulicy Toruńskiej, co widzieliście na samym początku, gdzie jest ścieżka chyba prawie 10-kilometrowa i jest to tam średniej jakości, a asfaltem oficjalnie jeździć nie można. Aczkolwiek akurat tego samego dnia chłopaki z WTR-u wybrali się właśnie też akurat tą drogą, bo było to idealny dzień, żeby pojechać na Ciechocinę. Ciekawe, widać mnie w ogóle? Piosłem palcem. Piszcie z ciekawości w komentarzu, jak z jakością, czy podoba wam się ta nowa kamerka. Myślę, że chyba zrobię od niej film, bo mi się podoba, ale chciałbym wytłumaczyć właśnie dokładnie dlaczego. Oczywiście piszcie w komentarzach, jakie są wasze przemyślenia odnośnie jazdy na rowerze. Jak wy to widzicie, wiadomo, najlepiej wybrać rower gravelowy, który jest uniwersalny i wtedy nie będziecie mieli dylematu, czy jechać ścieżką rowerową, czy asfaltem, bo oczywiście rower gravelowy bez problemu, jak powiedzmy sobie, poradzi na nierównych ścieżkach rowerowych, też na takich, gdzie jest bardzo dużo, można powiedzieć, przewyższeń. No ale to temat też trochę rzeka. Coś wspomnę o rowerze. Pewnie nie jedna osoba zapyta, jak ten rower mi się sprawuje i na razie na ten moment nie chcę za dużo mówić. Rower robi takie w miarę pozytywne wrażenie i myślę, że w budżecie około 15 tysięcy plus minus 1000, w zależności jak akurat jest promocja, bo cena katalogowa myślę 20 tysięcy na ten rower jest troszeczkę przesadzona, ale już takie ceny promocyjne myślę, że są ok. Mamy full carbon, licząc razem z kokpitem, kołami, widelec, rama, sztyca, więc tutaj te siodełko tylko na ten moment zmieniłem, bo siodełko jest no średnie jakoś, nie dość, że jest ciężkie, no to tak pod tyłkiem się słabo układa. Ja jestem raczej typem osoby, który nie ma wrażliwego tyłka, ale akurat siodełko fizika no mi nie podeszło. Ale za to podeszła mi tutaj geometria tego roweru. Nie sądziłem, że będzie fajna, mimo że rower jest dosyć agresywny, jak widzicie, jest dosyć duża różnica, jeżeli chodzi o wysokość siodełka kierownicy. Wiadomo, mają długie nogi, przekrop 92 cm, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Jest to rozmiar XL i
fajnie, fajnie mi się tutaj siedzi. Jest bardzo tutaj duża możliwość regulacji, jeżeli chodzi o siodełko, jeżeli chodzi o tył i spoko. Tak na ten moment mogę powiedzieć, że rower jest ogólnie fajny, ale nie chcę na razie mówić jeszcze dużo. Na podsumowanie tego roweru na pewno jeszcze przyjdzie czas, zobaczymy kiedy. Chcę na razie właśnie trochę pojeździć czasowo, póki pogoda jeszcze w miarę pozwala. No te poranki nie są za miłe, ale no ja jeżdżę z rana. Akurat tak jak teraz jest już fajnie, ciepło, przyjemnie i zaraz na pewno będzie mi za ciepło, akurat w tym co jestem ubrany. Ale no cóż zrobić, taki mamy klimat. Oczywiście temat nie jest wyczerpany w 100% i na pewno pojawi się dużo różnych komentarzy, mam nadzieję, że w miarę kulturalnych, ale no cóż, tak jak wspomniałem, dla rozluźnienia atmosfery na sam koniec pokażę Wam mój lot szybowcem oraz skok na bungee. O, to było naprawdę bardzo ciekawe przeżycie, których pewnie już raczej w życiu nie powtórzę, ale ten raz w życiu trzeba było spróbować. Dobra, ja lecę, do zobaczenia w następnym odcinku, dosłownie lecę i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, piąteczka. Pozdrawiam wszystkich moich welowidzów. Zobacz, co tak bardziej, żeby się nie opierało, no. Tak masz mieć lecę przez cały lot, dobra? Jesteś gotowy? Nie. 3, 2, 1, bungee. To jest? Się, nie łap się. Sorry. Lecę masz mieć cały czas przed sobą, dobra? Kurwa, nogi... O Jezu, nogi z betonu są. Ty, nie mogę podnieść nogi? No bo lina waży, wiesz? Aha. Dobra, mówię o co chodzi. Dobra. Daj sobie rękę tak jak chwilą. Przed nami jest duża trybizna, widzisz ją? Tak. Cały czas na nią palcz, dobra? No. 3, 2, 1, bungee. Chuj, skacze. Masakra. Nigdy więcej. Nie róbcie tego. Już teraz mi wszystko jedno. Dobra, głowa do siebie i na plecy się położy. No okej. Lewej koniki na dole, taki widzi pan 10 pod nami, tam z przodu. A tutaj pod nami z lewej krowy, taki czerwony. A my tu na dni są spokojnie latami. Bezpiecznie wylądować na ziemi. Dziękuję, bardzo dziękuję. Ja za chwilę odepnę, także. Dobra.